Witam serdecznie. Dzisiaj darmowość Rise of Industry, mówię po angielsku, ponieważ nie ma polskiej wersji. Są inne wersje, ale polskiej niestety nie. Tak, w sumie tylko chciałbym wam pokazać, jak gra wygląda, ponieważ no, nie czuję się ekspertem w graniu. Tak, i zaczynam od tutorialu, ponieważ jak zaczynamy karierę, to tak samo mamy tutorial w zasadzie. Town Center, dobra. Region. Dalej. Start. Aukcja. Moja korporacja ma wygrać. Nie, moja korporacja ma wygrać. Wygrałem. No. Tak. Scan map a little. No, rozglądam się a little. Granice, jak rozumiem, to jest to niebieskie? Okej. Dalej. Water Siphon. Proszę bardzo, mamy Water Siphon i Highlighted. A która to jest? No właśnie. No gdzie to jest? A, tu! No jeszcze trzeba obrócić. No dobra. I Harvesters. Ups. A, tu, dobra, już widzę. Nie tak? A. I drugi. A drugi gdzie? A, tu. Construction panel. A to. No. Tak. Nie tak? Ojej, no nie można? Można, o, dobra. Tak dokładnie musi być? No, żeby przejechało. Co tu mamy umieścić? Kopalnia. Dobrze, proszę, jest i kopalnia. Szyby, aha, to szyby się automatycznie umieszczają. No, dobrze. A nie widzę. Holender. Zasłania mi to... to coś. O. I drugi tu. I droga, tak? A, trzy. Dobra. Close. Co jeszcze? Lumberyard. Tartaczek. A, to się samo przesunęło. No dobra, niech będzie. Harvestery. A gdzie ja je mogę...
Aha, tu są umieszczone już niemalże same. Dobra, harwestery 2, trochę tak koło siebie, bez sensu, nie? Wytną cały las i tyle. Aha, trzeba go obrócić. Dobra. Close. Terraforming. A tu. Tris. A, drzewa. Mhm. To znaczy gdzie? Ej, i to się nie liczy? One są gdzieś zaznaczone, gdzie ja mam je umieszczać? Hello? Mnóstwo drzew, no. A, mnóstwo, ale za mało. No dobra. Okej. Okay. Warehouse. Aha, tu. Warehouse. Wow. Ale mną rzuciło i teraz droga. Taka? Dobra, no niech będzie. I do wyjazdu, tak? Nie tak. No. I tak. O, rety. Panie tutorial, byście powiedzieli, połącz to z tym. Lumberyard panel. Destinations. Choose destination. Warehouses. Proszę bardzo. Close panel. Przepraszam. A! Tylko 5. Okej. Dobra. Destination. Choose warehouses. Tak. Tu 5. Okej. Next. Dobra, zamykamy. Bardzo szczegółowy tutorial i nie powiem, że jakiś bardzo porywający. Water siphon, przeznaczenie. Infinity, ok. Dobra. Czy oni wążą ciężarówkami wodę? A tak. No. Outgoing progress. Priority button, tak? Okej. Next. Aha, tu, dobra. Zamykamy panel. Tech tree. A gdzież ono jest? O, aż tu, dobra. Oj. No nie, to naprawdę jest gra na długie zimowe wieczory. Advanced Distribution. Unlock ciufę. Produce. I
I marchewkowe pole. A, cztery mam wybrać, tak? Nie, mąkę miałem wybrać. No, dobra. Logistics. Air purifier. No, na razie nie jest bardzo potrzebny. Zamykamy tech 3. Wait, ale jak wait, to szybciej jedźcie. Już jest? Okej. Okay. Next. Chapwick. Czy to jest Chapwick? Mamy tylko jeden Chapwick. Destinations. Train. Oh, hello. Zasłania mi to. Aha, tu mamy taką wieżę ciśnień, to chyba trzeba to obrócić. Obrócić oraz za daleko. Okej. Proszę bardzo. Connect, czyli drogą. Pewnie taką polną, beznadziejną. No dobra. Zamykamy. Proszę cię. Właśnie zamknęliśmy, no. A tu! O, matko, jeden. Daleko, daleko. A i nie tak. Dobrze. Train terminal. Train terminal. Proszę bardzo, jest. Teraz zbudujemy drogę. No tak, drogę. Mamy drogę. Teraz tory. Jejeja. Dobra, może trochę dalej będzie szybciej. Hej. A gdzie moje... A gdzie moje to... tory mają iść? Zaraz, tu jest, tu. Aha, tu już widzę. Trochę strasznie... Oj, zgubiło się gdzieś. Halo? A, dotąd? No, aha. Dobra, to za każdym razem mi się pokazuje, jak zbuduję, to się pokazuje następne. Prosto. Ej. No co jest z tobą? Stąd tu. Stąd. Holender. No nie da się bardziej przybliżyć, a tu. Okej. Okay. Aha, i teraz powrót. Można jakoś bardziej kompleksowo? Po długości? O. Żegnajcie drzewa. Nadchodzi przemysł. No ale cóż, w Satisfactory to takie bardziej widowiskowe. Żegnajcie drzewa jest. Okej. No, co jest z tobą? Stąd? Stąd? Tu.
No. Zamykamy panel. Klik plus button. Raw resources. Drewno. Warehouses. Tak. Pociągiem. Send max to 10 unitsów. Ok. I close panel. Czy ten tutorial naprawdę musi być aż tak szczegółowy? To nie wiem. Chyba już nawet mi się nie chce go kończyć. No widzicie, o co chodzi. Gra jest za darmo na Epic Games. Prawdę mówiąc, mam gry troszkę ciekawsze do ogrania i myślę, że z tym na razie na czas jakiś dam sobie spokój. Nie jest gra zła, podoba mi się, tylko chyba troszeczkę przekombinowana, za bardzo skomplikowana. A może nie, ale jest zbyt skomplikowana w stosunku do tego, jaką mam ochotę grać tutaj w skomplikowane gry. Także nawet tutorialu nie kończę, chociaż już dużo nie zostało, ale myślę, że widać już, o co chodzi. Jeżeli ktoś chce, no to cóż, przez tydzień za darmo na Epic Games, a ja się już żegnam i do zobaczenia w następnych odcinkach.